Witam wszystkich bardzo serdecznie. Znajdujemy się na terenie Strzemieszyc Małych w kolonii Zakawie. Dokładnie znajdujemy się na terenie źródlisk w Zakawiu. Źródliska w Zakawiu są użytkiem ekologicznym z dnia 25 sierpnia 2004 roku, będącym obszarem zespołu źródeł stanowiącym strefę zasilania rzeki Bobrek, położony w rejonie kolonii Zakawie w Strzemieszycach Małych. Granica od północy przebiega wzdłuż krawędzi wykopu, a następnie prawym brzegiem rowu do podstawy podcięcia nasypu. Potem na wschód do granicy lasu, dalej jego skrajem, a na północnym wschodzie wzdłuż drogi do krawędzi nasypu. Źródliska w Zakawiu leżą w rejonie stykowym otworów triasowych i piaskami akumulacji wodno-lądowcowej u podnóża kompleksu wzniesień Góry Gieraska i Góry Wielkiej. Same źródła leżą na wysokości 302 metrów, stanowiące strefę zasilania rzeki Bobrek, uchodzącej do Białej Przemszy w rejonie jej połączenia. Ustanowienie użytku ekologicznego ma na celu zachowanie źródeł, z których wypływa cenna wapniowo-magnezowa woda. W misie źródliskowej i sąsiadującym oczku wodnym wykształciły się interesujące cenne biocenozy źródliskowe z zespołem gatunków wskaźnikowych dla czystych, chłodnych wód. W rejonie tym zachowały się fragmenty murów kserotermicznych, a w niższych partiach fragmenty łąk trzęślicowych z udziałem rzadkich i chronionych gatunków roślin, spośród których ochroną ścisłą objęte są kukułka zwana storczykiem, plamista, kruszczyk błotny, kosaciec syberyjski i mieczyk dachówkowaty. Bogata jest także fauna na tym obszarze. W wodzie źródliska odnotowane zostały takie wskaźniki czystych, chłodnych, dobrze natlenionych wód,
jak wypławek katogłowy, kiełż zdrojowy, larwy, jemtek i chruścików. Stwierdzono również obecność licznej populacji rzadkiego ślimaka błotniarki. Jest to piąte stanowisko tego gatunku w Polsce. Spośród licznych gatunków kręgowców aż 31 znajduje się pod ochroną gatunkową. Zapraszam do zapoznania się z urokliwym zakątkiem, jakim są źródliska w Zakawiu w Strzemieszycach Małych.